Nie wiem jak wy, ale ja nigdy nie mogę się zdecydować, którą piłką w danym momencie grać. Zmieniam piłki jak skarpetki. Obecnie, jak zauważyliście na poprzednim odcinku vloga, to dobrze mi się gra kontrolką. Leżała na półce tutaj od dłuższego czasu. No i tak sobie pomyślałem, że wezmę ją na trening. Po tym jak podbiłem pierwszy raz w życiu szatwa kontrolką Mateusza Pichana. Tak pomyślałem sobie, że kontrolka to będzie mój talizman. No i od kilku dni gram kontrolką. Przed wakacjami non-stop muciłem treningi kopanią. Na obozy w Czaplinku wziąłem finalkę. No to są bardzo podobne piłki, więc budową się nie różnią. A zaraz po obozach grałem brazuką, która mi się tu schowała. Więc przestawiłem się na gripowe piłki. No i teraz grubo się zastanawiam, którą piłkę wziąć na turniej, na Super Bowl. Zatem chyba na ostatni trening przed Super Bowlem wezmę dwie piłki. Kontrolkę. No i chyba kopanię, ponieważ no kopanią chyba ostatnio najwięcej gram. A kontrolka ostatnio mi się spodobała. Ostatnio dobrze mi leży na stopie, na treningach. Więc wezmę te dwie piłki na trening i porównam, którą bym wziął. No i ciekawe jak mi pójdzie ten ostatni trening przed turniejem. Po tym treningu czeka mnie dzień przerwy w niedzielę, w poniedziałek jadę i raczej nie będę intensywnie grać. We wtorek eliminację, czyli wysiłek na całego. Oczywiście na Super Bowlu również będę vlogować, więc możecie się spodziewać odcinków Super Bowla w formie vlogu. Chociaż też się zastanawiam, czy nie zrobić relacji z tego turnieju. Zastanawiam się, czy nie zrobić tego jak na LFN-ie, czyli część pierwsza vlog, część druga relacja. No powiem szczerze, że relacje są dla mnie bardzo czasochłonne, jeśli chodzi o montaż, a vlogi są takie dynamiczne. Chociaż dzięki relacji można zdobyć dużo merytorycznej wiedzy, bo tutaj są rozmowy z freestylerami, a vlog to chyba taki bardziej rozrywkowy, więc też napiszcie mi jak wolicie, jakie wolicie filmy z Super Bowla. Czy to ma być vlog, relacja, albo może część pierwsza vlog, część druga relacja. Dajcie mi znać, a ja potem sam zdecyduję. No i oczywiście na Super Bowlu często zbieram odcinki do Point of View, czyli te czyli słynne wywiady, które zapoczątkowałem z freestylerami. Mam mnóstwo materiałów sprzed roku, sprzed dwóch lat, sprzed trzech lat, które nie zmontowałem jeszcze, więc zastanawiam się, czy w ogóle robić w tym roku te Point of View, skoro już mam tyle materiałów z tyloma freestylerami niezmontowanych. No ale zobaczę, no spontaniczne podejmie decyzję. A jeśli chcecie jakiś Point of View do jakiegoś konkretnego freestylera, napiszcie w komentarzach, z jakim freestylerem mam zrobić odcinek z punktu widzenia na kanale Just Freestyle. Może macie jakieś specjalne życzenia. Dobra, pora na ostatni trening. A właśnie teraz wleciał poradnik do rozgrzewki. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie sprawdźcie, jak się dokładnie rozgrzać. O, tutaj moja facjata gadająca. Spend animation like the snowy white. The sunrise is close, something you can't fight. At least I try for a try, like an eye for an eye. Shit is so damn beautiful, my eyes mesmerize. The last cigarette before the sunrise and the night dies. Nocturnal beats by sci-fi as the time flies. Bananek przed treningiem, fajna rzecz. Tak chciałem. We'll be right back.
też na herbacie? Mów na pełnym zmęczeniu. Jak teraz podbijam, to na bazie powinienem podbić. Dobra, to był porządny trening. Trenowałem 3 godziny. Za 2 dni będę już w Pradze, za 3 dni już eliminację. Jak się czuję? Jest cały czas dobrze, jest fajnie, skórę MOW podbijam, skórę NT podbijam. W dodatku allroundowo myślę, że mam bardzo fajne rzeczy opanowane. Więc myślę, że jestem gotowy na battle. Myślę, że to jest mój najlepszy rok pod względem mojego poziomu, więc wszystko zweryfikuje scena. Jeśli chodzi o moje podejście, no to staram się być skoncentrowany, zrelaksowany, no i mentalnie się przygotowuję tak, by stres mnie nie zeżarł, tak, by czuć się naprawdę pewnie na scenie, a myślę, że mam powody, by się czuć pewnie, więc raczej trema mnie nie zje, w dodatku mam już pewnego rodzaju doświadczenie, no i co, no. Mam nadzieję, że to już powoli wchodzę w etap, gdzie już będę mógł się liczyć na tej scenie międzynarodowej, że już będę postrzegany jako ten zaawansowany freestyler. No cóż, robię co w mojej mocy. Moje życiowe cel minimum to jest top 16 na Super Bowlu, więc walczę o swoje marzenia, ciężko trenuję. No a jeśli chodzi o piłkę, no to jak widzieliście podczas całego treningu, niemal cały trening grałem kontrolką. No, przyzwyczajenie zrobiło swoje, no, w ostatnim okresie grałem non-stop kontrolką, więc wybieram tę piłkę, kopania zostanie w domu, będzie oglądać streama jak gram. No dobra, mój okres przygotowawczy do Pragi właśnie się zakończył. Jeśli chodzi o vlogi, to vlogów będzie ciąg dalszy, ale zmontuję je po przyjeździe z Super Bowla. Będę regularnie dodawać daily vlogi z tego, co się działo w Pradze, więc już następny odcinek, jak będziecie oglądać, to będziecie wiedzieć, jak mi poszło. Pora na relaks, odpoczynek, basenik, może jakiś masaż i jedziemy do Pragi, kurczę. To już rok minął. A dla tych, którzy chcą kiedyś pojechać na Mistrzostwa Świata i wziąć udział, to mam dla was taką wiadomość.
po prostu trenujcie. Trzymajcie się, Eldo, cześć.